Cześć, z tej strony Michał, żartujemy Sabinę. Ci, którzy śledzą nas na Facebooku, wiedzą, że od czasu do czasu mamy problemy z Sabiną, jeśli chodzi o uruchomienie samochodu po dłuższym postoju. Dlatego zdecydowaliśmy się zakupić to, co widzicie, czyli wspomagacz rozruchu. I z tego powodu stwierdziłem, że fajnie by było zrobić rozpakowanie, bo nigdzie chyba tego nie widziałem w polskim YouTubie, żeby ktoś robił i testował to urządzenie, więc za chwilę rozpakuję i pokażę Wam, jak to urządzenie w rzeczywistości wygląda. Od razu przepraszam za peles, która z tyłu również chce być w kadrze. Rozpakujmy i zobaczmy, jak to wygląda. Pomijmy już samo wyjmowanie z pudełka, to co w nim się znajduje. Mamy ładowarkę do naszego akumulatora. Problem z tym, jeśli widzicie, wyjściowe jest 12 V 0,5 A. Dlatego naładowanie tego akumulatora o pojemności, czyli 17 Ah, zajmuje od 6 do 40 godzin, jeżeli jest zjechany do zera, ale o tym za chwilę. Dostajemy ładowarkę sieciową, dostajemy kabel zakończony zwykłymi wtyczkami do gniazdka zapalniczki, bo możemy ładować sieciowo bądź podczas podróży z gniazdka zapalniczki, wpinając je tu przy wyłączonym oczywiście urządzeniu, bo nam się może zrobić wtedy zwarcie. Producent teraz podkreśla, że w 100% naładowanie tego z gniazda zapalniczki w samochodzie może trochę zająć, to po pierwsze, a po drugie może nie być naładowana w 100%. Mamy instrukcję w językach szwedzkim, norweskim, polskim i angielskim. Bardzo przejrzyście opisana. I mamy samo urządzenie. Podstawowym jego zadaniem jest rozruch silnika, kiedy mamy rozładowany akumulator. Mamy klemę dodatnią ujemną, którą podłączamy do akumulatora do plusa, do minusa. Przekręcamy włącznik na on. I w tym momencie zasilanie, napięcie jest dostarczane do tych kampli. Pojemność tego akumulatora to, tak jak wcześniej powiedziałem, 17 Ah, czyli teoretycznie 1/4 naszego akumulatora, który mamy teoretycznie w samochodzie. 1/4, może 1/5. Czyli nie musimy tak jak standardowo wyciągać akumulatora z samochodu, nieść go do domu, podłączyć pod prostownik, ładować całą noc i wtedy ma nam to pomóc od razu bez wyjmowania akumulatora w uruchomieniu silnika. Później druga rzecz to jest bateria, więc mamy możliwość podłączenia urządzeń na 12 V. Mamy możliwość ładowania urządzeń przez port USB. Dwa przełączniki. Pierwszy to jest kompresor, bo jest wyposażony w kompresor. Później mamy port USB, włącznik od portu USB. Test. Czyli jak mamy moc ładowania. Już wczoraj podłączyłem, całą noc bateria się ładowała. I mamy lampkę, która jest umiejscowiona z boku. Po lewej stronie mamy port do ładowania, gniazdo ładowania baterii, klemy i mamy wyjście gniazdka 220 V, które uruchamiamy tu. I możemy podłączyć jakąś ładowarkę, możemy podłączyć coś, czyli na przykład, nie wiem, laptopa. Po tej stronie wyjście dla kompresora i tu mamy wężyk o długości jakichś 50 cm, zakończony standardową wtyczką do pompowania samochodowych kół i dwie przejściówki do materacy bądź do piłek. I teraz taka kwestia, że za chwilę wyjdę do Sabiny, która stoi już ponad tydzień i ostatnią próbą w sobotę, dzisiaj mamy wtorek, w sobotę próbowałem ją odpalić, no niestety nie poszło. Kręciła, ale nie chciała odpalić, więc za chwilę biorę to do samochodu i będziemy próbowali odpalić, bo po to to zostało stworzone i po to to zostało kupione. Więc witajcie w Sabinie. Tak jak mówiłem wcześniej, stała sobie ponad tydzień. Jakie mamy napięcie? 10,2. Widać to? 10,7. Teoretycznie poprzednim razem, jak próbowałem odpalić, to nie chciała, więc próbujemy.
Nie, akumulator jest tu. Więc teraz nie będę tego ciął. Przechodzimy do otwarcia maski. Mamy nasz akumulator. Wstawiamy nasz wspomagacz. Klejemy na wierzchu. I teraz podłączamy po kolei. Plusową. Widać. O, ślisko. Muszę odłożyć telefon. Trzyma się. Jakoś się trzyma. I minusowo. Podłączone. I teraz urządzenie musimy przełączyć w pozycję on. I próbujemy odpalić. Wyłączone wszystko. Pokazuje 12,3. Ręczny zaciągnięty, odpalamy. Odpaliła. I teraz szybko. Do tego to minusową tutaj. I jak chciała. Tak jak widzieliście, odpaliła bez problemu. Czyli urządzenie sprawdza się tak jak powinno. Akumulator zjechany do zera, prawie do zera. Ale sami to, jak widzieliście, nie mogło odpalić. Producent zaleca, żeby po takim rozruchu akumulatora, poprzez ten wspomagacz rozruchu, kiedy został użyty, naładować go do pełna i ładować co 3 miesiące. Więc jak za 349 zł w juli, cena standardowa była 399 czy 400, no to daje radę. Więc chyba o to chodziło. Więc tyle w tym krótkim teście. Jeśli Wam się podobało, to dajcie łapę w górę, dajcie subskrypcję. Jeśli chcecie, na naszym kanale nie ma reklam, więc jeśli chcecie, uważacie, że ten materiał należałoby docenić, to w opisie filmu macie link do strony na Julii, w której, bo to urządzenie pochodzi z Julii, z marketu Jula, i macie możliwość ewentualnie przelania dowolnej kwoty, od złotówkę, 50 groszy, cokolwiek, jeśli macie taką ochotę. Więc tyle na razie. Następne testy może, jeżeli coś będzie potrzeba, to będziemy testować. No. I tyle. Dzięki. Do zobaczenia.